to jest bardzo budujące, że to jest taka kultowa zabawa pod tytułem ojciec z synem, ojciec z córką budują jakiś domek dla ptaków. Te dzieciaki się starają, szkoły nad tym pracują. I ma to ogromny wymiar edukacyjny pod tytułem miłość do przyrody po prostu, do fauny, flory. Za chwilę będziemy wszyscy o to zabiegali, bo ta przyroda się niestety kurczy. Człowiek ją trochę niszczy, a ten konkurs ma właśnie na tym polegać, żeby było odwrotnie. Robiłam karmnik ponad tydzień. No, jest to bardzo pracochłonne, a nie wiedziałam, że aż takie cudo wyjdzie. Wzięłam udział w konkursie dlatego, że to jest nawet fajna rozrywka. Dla na przykład ptaszków, które chcą zrobić jaja, to bardzo jest potrzebne. Stwierdziliśmy, że to jest fajne, bo ten karmik też będzie wykorzystany i tam będą w nim ptaki mieszkały. W tym roku mamy wyjątkową okazję do świętowania, bo poza tym, że rozdaliśmy dzieciom nagrody, to premierę ma książka pod tytułem Zapraszamy Ptaki do Gdyni, która zresztą jest nagrodą w konkursie. Książka ma tytuł taki jak nasz konkurs, Zapraszamy Ptaki do Gdyni, i jest właśnie przedstawieniem ptaków w miastach na tle gdyńskich krajobrazów, gdyńskich przestrzeni, gdyńskich takich charakterystycznych miejsc. Oczywiście poza kilkunastoma gatunkami ptaków opowiada też o sposobach dbania o nie w mieście, czyli o tym, o czym edukujemy przy konkursie Zapraszamy Ptaki do Gdyni, jak budować budki, gdzie je umieszczać, jak karmić, gdzie karmić. I jest właśnie też podsumowaniem tej wiedzy przekazywanej przez 21 lat dzieciom.